Na anioły zawsze można liczyć, a ferie nie muszą być nudne. Dom Aniołów Stróżów przygotował anielski plan na całe 2 tygodnie. We wtorek na przykład starsze dzieci miały nawet zaplanowany nocleg. Jesteśmy w Domu Aniołów Stróżów, powiedzmy, ferie się rozpoczęły. Co wy robicie w ferie? Więc tak, ogólnie jeżeli chodzi o ferie, to mamy 2 tygodnie tematyczne. Pierwszy tydzień jest sportowy, drugi jest muzyczny. W tym momencie właśnie trwają zajęcia plastyczne. Dzieciaki tworzą swoje koszulki piłkarzy, siatkarzy, także pozostajemy w klimacie sportowym. Jeżeli chodzi o inne zajęcia, to właśnie wróciliśmy dzisiaj z judo. Jutro mamy zajęcia taneczne w postaci zumby. W czwartek mamy wyjście na lodowisko, też taki przygotowany będziemy mieć zajęcia dzień z życia sportowca, natomiast na piątek mamy przygotowane wyjście, ale jest to jeszcze niespodzianka, więc nie będę zdradzać. Jeżeli chodzi o drugi tydzień, to jest tydzień muzyczny i mamy przygotowane zajęcia pod tym kątem, także dzieciaki będą brały między innymi udział w quizie muzycznym, będą mieli wyjście do akademii, biblioteki, akademii muzycznej, no i różnego rodzaju zajęcia tutaj na miejscu. To powiedzmy też o tym, że macie dużo dzieciaków, macie łączone grupy. Tak, w tym momencie jesteśmy w świetlicy Młotrzakowej. Na czas ferii łączymy się. Są tutaj także dzieci z programu ulicznego. Mamy też grupę starszą, grupę przedszkolną i klub młodzieżowy. Jeżeli chodzi o starszaki, to mogę powiedzieć, że w ramach ferii mają też między innymi nockę i dzisiaj zostają na noc razem z wychowawcą. Obudzą się rano, więc jestem bardzo ciekawa, jaki będzie jutro widok z rana, jak przyjdziemy do pracy, ale myślę, że to też jest bardzo fajna atrakcja dla tych starszych dzieci. Jeśli wciąż nie macie pomysłu na ferie, to tu zawsze można zajrzeć. Zajęcia odbywają się od godziny 10 do 15:30.